previously. Ja jestem Vanguard, siedzę tu już trochę. Podałem ci rękę i związałem. Chodzi mianowicie o to, że przyprowadziliśmy tutaj poszukiwanego Rufariusza V. My przeszliśmy tutaj w celu uzyskania uniewinnienia. No przecież listy gończe wiszą, no. Dobra, chłopaki, zróbcie mu to, co zrobiliście z Wargaszem. Do mnie! Macie nowego! Aha, to mamo. Tej, kucharek, zajmij się obiadem! To niedługo pora obiadowa jest. Ja wiem, że z czego się śmiejesz. Nie wiem. A nie mogę? Nie, nie mogę. Zabranie. Ty wargacz! Ty, to jest wargacz? Nie poznajesz? Oluju. Ty go nie poznajesz. Jak nie? No mówię, że wargacz. Jak mi nie poznajesz? Lebi! Poznajesz mnie? Poznajesz mnie? Gilbert? Tak. Gilbert. To było pytanie czy odpowiedź? Odpowiedź, nie mogę. Gilbert, nie? A ciebie to nie znam. No i nie poznasz. Dobra. Gdzieś już chyba widziałem go. Pamiętasz jak Adiego zoperowałeś z tą babką, co stracił pamięć? I tak gadał, tak trzymał, tak... Aaaa! Tak gadał. No nie pamiętasz? Pamiętam wtedy, jak jechali twoim samochodem i się zatrzymaliśmy pod hotelem, a Dani już nic nie pamięta. No bo jak dzwona wy... No, w lampę. Powiedz mi, nie wiem, ty. Powiedz mi, co tam się stało? Adi Bimber świeżo pędził, ale chyba za dużo drożdży dodał z tego, co gadał. Co jest, obiadek? On odpadł po pierwszym kielonie, ja po trzech, a ty gdzieś tak w trakcie. Dobra, ale mnie nie obchodzi, ile żeś wypił, ile ten Adi wypił. Tylko co ja robiłem z nogami w jeziorze. Ty... Ja chyba pamiętam. Ty kojarzysz tego Mietka? Tego, wiesz, tego z tym jedną gałą większą taką? No co zrobiłem kiedyś niebieską? Ty, nie wiem, chyba ją, możliwe. Taki wiesz, no taki Mietek, nie? Dobra, mów! No, przyszedł i kazał mnie i Adiemu, bo się Adi obudził, cię utopić, nie? A że ja byłem tak pijany i nam zapłacił. No chcieliśmy, ale taki byłem osrany, że trochę przeczyźwiałem, nie? No bo wiadomo, sytuacja stresowa to człowiek przeczyźwieje. I stwierdziłem, że tak, ubierę ci maskę, bo ty miałeś tą maskę, nie? No że się jej nie ściągam w ogóle. No jak? No nie masz jej teraz. No teraz, bo w tym pomieszczeniu nie ma maski. A, dobra. No, no to ta armia źle założona, co zrobiłem, jak pamiętam, i gdzie wrzuciliśmy do tego jeziora, on nam zapłacił i se poszedł. A ja wpływałem? No my cię wyciągnęli. No to bo, jak? No ale tak dobry 5 minut pływałeś, ale miałeś tą maskę, tam trochę tlenu miałeś, żebyś nie umarł czasami. My go tam, wiesz, kazaliśmy mu iść i on chyba poszedł. I cię wyciągnęli, a potem znowu po kielonie, no już nic nie pamiętam. Oho, czyli dla kasy jesteś w stanie wszystko zrobić. No nie, no bo cię nie zabiłem, no jak? No, nie wiem, czy dożyjesz. Upozorowałeś tą śmierć. Ale to upozorowanie. Uśmierciłeś go! A śmierć to nie to samo. Teraz będziemy po świecie latał i mówił, że jest kimś innym niż naprawdę. No jak to? No przecież jest wargacz, nie? Nie zmienia to faktu, że jesteś niezmiernie fałszywy. I głupi. Czemu? Bardzo no bo pijesz Bimber ze świni. Jaki świni? Z drożdży normalnie. Powiedziałeś, Bimber, że wrzuciłeś wargacza do tego. No w masce! Mietek jest przekonany, że on nie żyje i inny powiedział, że wargacz już nie żyje. A teraz nagle... No to chyba dobrze, nie? Wiesz co teraz może się dziać? No? Ja teraz stąd nie mogę być. Ty też nie. Czemu? No bo za dużo wiesz. Nie no, w sumie ja i tak stąd nie wyjdę, bo już jestem na dożywocie, ale dobra. Tutaj nikt nie jest na dożywociu. No jak nie? No nie. Tu jesteśmy do końca.
No tak. No. No czyli na dożywocie. Nie, do końca jest nie na tej kucharki. Ona ma 64, jeszcze 3 lata i ma emeryturę. No nie wiem. No chyba, że pójdzie, jakbyś co operację plastyczną pierdzielnie. Nie. U ciebie, proszę, będzie rypać ja do ostranej śmierci. Ja się w to nie bawię. Ostatnie moje dzieło sztuki, ten tatuaż twój, ale jeszcze mi nie pykło. No trochę. No, trochę się łuszczy, ale trochę już go ma. Jest git. Dobra, ja się wybaczę, ale konsekwencje będą bolesne. Dzięki wargacz, kumplów. Dla siebie pan. To jest wargacz, ten dobry żon. Dla siebie pan, co powiedziałem. Co, pustka? Sachak! Porka! Proszę pani, mam sprawę. Zupy robisz do dupy, ale jak pan powie. Co ty tutaj napiechciłeś? Ło! To jest rób. Gilbercie! Polewamy! Kurwa, czyń honoru. A dziękuję. Podaj chłopakom, ja i tak już jestem ledwy, ledwy. Przynajmniej cieplej będzie. Łysy, weź se też. Goni. Póki jeszcze się lubię. Co ty tam, spiryt chowasz? Ta i pigwa, ale zapomniałem dodać. Nie jest najgorzej. To jest mi bardzo... W łeb musiałeś dostać, tak po ojcowsku, jak za starych dobrych lat. Tylko ciekawi mnie jedno. Jak żeś tu trafił? Całą historię? Całą. No dobra. Nie oszczędzaj się. Pamiętasz, mam lasa może? No, mam lasa, pamiętam. No, no chodzi tutaj o Knurskiego. Knura? Tak. Tego frajera? No mniej więcej. Ja i Mongoł, no chcieliśmy, że tak powiem, uciec. Nie. No i za nas chcieliśmy złapać mam lasa i kogoś tam jeszcze. Nie pamiętam, co to był. No i złapaliśmy już tego mam lasa. Trzymaliśmy go, no dobrą chwilę. Przy okazji był z nami Miatek. No i co? No i chcieliśmy złapać tego drugiego, ale coś nie wyszło, nie? No poszliśmy do Knurskiego i chcieliśmy za mnie i za Mongoła dać po prostu mam lasa, nie? Ale że no nie chciał się zgodzić, no to wzięliśmy dwóch. I no powiedzieliśmy po prostu, że Adi ma tego drugiego. No a tutaj dupa nie było. No i Knurski nam trochę nie uwierzył. Bo poszczuje świnią. Tylko pamiętaj, jak nam uciekniesz, to pożałujesz. To co przynajmniej mi łapy rozwiązaliście. Dobra. Tutaj... Nie nas nie znaleźć, ale chodź, może chyba... tamto nikogo nie powinno. Tutaj chyba nas nie znajdą. Ale się zbliżają, słyszeliście? Słyszeliście? Jakieś tam szmery były. Dobra, chodź szybko tam, ja... do bloku. Kiedyś spaliłem to pomieszczenie, jestem pewny, że tu nikogo nie ma. Na nas wszędzie dopadną. Idą, nachyl się. Chodzą i jak oni się... Skąd oni wiedzą o tym budynku? Słyszycie rozmowy? Ja. Idą tu, dobra, idziemy, weź. A! Chłopki! Zyra mi odpnęła! Olej go! A! Chłopki! Co jest? Wyjdziemy, skoczymy balkonem w dół. Wtedy,
domu. Tam się zmienia i tam. Na tą ścianę. Druga część miała. No. To jest myśl. Dobra. To do dzieła. Do góry. Bardzo. Trochę ciężko. Teraz na Knurskim trzeba się nieco odegrać, nie? Ale najpierw trzeba stąd wyjść. A kucharka jeszcze parę lat pociągnie do tego czasu. Więc w Knurskim stanie to nie wiem. Znaczy, słuchaj. Sprawia jakieś problemy? Nie, nie, nie. Mistrzu, spokojnie. Pani okay. Kucharko! Dobrze. Daj mi rosołu. Słuchaj. Gdzie? Dzisiaj pomidorowa, nie pamiętasz? Jest nas pięciu. Mam plan. Ona jest jedna. Możemy ją skroić. Na jaką cholerę my jesteśmy jej lojalni? Ding, ding. Siedzimy tu już tyle czasu. Łowiodek. Ucieknijmy stąd. Dobra. Ale co? Ona jest... Jakaś dziwna. Słuchaj, ja mam plan. Słuchaj. Ty i Wargacz. Ale cię udawali, że coś tam się... Nie, dzieje, nie wiem. Obojętnie co. Słuchaj, operacja, co? Bójka. Słuchaj, nie, nie, nie. Najpierw... Tutaj jest dużo części. Żeby Wargacza też w to wkręcić, bo wiesz, on nie jest jakoś chętny na coś nowego. Jasne. Bo wiemy, że będziemy budować Forda. To ten, nice. ten co mu zginął, nie? O, to fajnie. Podoba mi się ten Fordzik. Słuchaj. No, gada. Kucharka się tym zainteresuje. Powiedzmy, że zranie się w rękę. Tak całkiem przypadkowo przy budowie. Będzie musiała... Ej, wiesz, jak zepsułaś. Będzie musiała zainterweniować. Przyjdzie, ja tylko... Tam jest bezpieczna za kratami. Wyjdzie tutaj i jest nasza. Ty! Ją skroimy. Ci! Przy okazji mam sznurce. Jest taki gen. Niedobry jest ten roz. Potwierdzam. No, ale dobra.